Ostatnio zagrałem się w The Crew 2, no ludzie, nieprawdopodobnie. Nie wiem, co mi się stało, po prostu usiadłem jednego dnia i myślę, a pogram sobie w The Crew. Ty, zacząłem grać, zacząłem zdobywać furki, zacząłem ulepszać te furki, zacząłem robić jeszcze inne rzeczy, ty, to tamto, żeby zrobić to, muszę mieć tamto, żeby to zrobić, muszę mieć jakiś samochód. I tak doszedłem do tego, że mam najlepszą łódź w grze, jeszcze nie mam najlepszego samochodu w grze, jeśli chodzi o Hyperauta, ale dążę do tego, więc myślę, że niedługo to się wydarzy. Co ja tu zrobiłem? Ostatnio był spory update do The Crew, prawda? Ups, chodźmy do samolotu. Był spory update do The Crew, który dodał między innymi też powietrzne nitro. To znaczy, to nitro w samolotach nie działa. Działa tak, jak działało wcześniej, z tym, że działa teraz na pojazdy ziemne i wodne, czyli na łodzie oraz samochody. I na przykład weźmy sobie motorówkę. Ta jest taka, ona jest dziwna, to wygląda w ogóle jak jakiś taki jachcik nieduży, prawda? I możecie mi wierzyć lub nie, to jest najlepsza łódź w całej grze. Naprawdę, ja mam tutaj na takie koksiarskie motorówy, zobacz, na przykład ta. Zobacz, jak ona wygląda w ogóle. Kurde, jak jakiś statek kosmiczny, co nie? Brakuje mu jakichś skrzydeł i silników rakietowych. Ale jest absolutnie kozacka z wyglądu, jest mega długa. Uwierzycie, że ona jest mniejsza od tej łodzi, którą miałem przed chwilą? Naprawdę. I ta łódź jest też bardzo szybka, ale nie jest najszybsza. Tamta poprzednia była najszybsza, natomiast ta mi się bardzo podoba. Zobaczcie na tą wodę, którą ona wypluwa z tyłu, jak to kozacko wygląda. Łodzie od samego początku mi się podobały w The Crew 2. No ale wracajmy do tematu. Jak działa nitro w powietrzu? Trochę ułatwia grę właśnie tymi łodziami. I wygrywanie, z botami zwłaszcza. Tutaj są fale, na przykład spróbujmy sobie powyskakiwać na fali, nie? Byk, skaczemy i hops. I cyk. Nabieramy prędkości podczas gdy jesteśmy w powietrzu i używamy sobie nitra. W The Crew 2 teraz tak jest, kiedyś tak nie było. Na przykład dobrze to widać na tamie. Masz sobie taką kozacką motorówę. I zobacz, wcześniej nitro działało tak, że jak wyskakiwałeś sobie z jakiejś wielkiej hopy, no to leciałeś od razu w dół. Cyk. No tylko mogłeś sobie tam płynąć, wiesz, szybciej i wtedy po prostu dalej poleciałeś, nie? Teraz jest tak, że jak lecisz na jakąkolwiek hopkę, jak gra czuje, że jesteś w powietrzu, to uwaga. Jakbyś miał jakiś silnik rakietowy przyczepiony do tej motorówki, albo samochód. Z samochodami też zobaczymy, jak to wygląda. Z tym, że z motorówkami zupełnie zmienił się sposób, w jaki się gra teraz. Przede wszystkim dużo łatwiej jest pokonać przeciwników na najtrudniejszym poziomie, co wam zaraz pokażę. Zobaczcie, ja już mam wszystko porobione na maksymalnym poziomie. Ja nie jestem jakimś kozackim graczem w The Crew 2, a mimo to udało mi się pokonać. Nie wiem, weźmy na przykład to. Weźmy najtrudniejszy poziom. Wezmę sobie tą nieco słabszą motorówkę, czyli tą. Ona tam chyba tylko troszeczkę jest wolniejsza. Zobaczcie, ma poziom 233 na 250, czyli powinienem mieć 250, żeby mi poszło gładko na tym wyścigu. Nie wiem, czy mi pójdzie gładko, bo nie pływałem za bardzo tą motorówką. Ale zobaczcie teraz na jedną rzecz. Wcześniej, jak startowałeś w wyścigach, no to musiałeś uważać na to, żeby nie płynąć dokładnie za kimś, nie? I raczej omija się takich, wiecie, zostawianych za nimi... O, widzieliście teraz? Raczej omija się tych zostawianych za nimi takich fal, tej zburzonej wodą, jak teraz, nie? Bo ci podnosi motorówkę, ale... Teraz jest tak, że ty jak jesteś podniesiony, jak twoja motorówka jest troszeczkę w powietrzu i dodasz nitra, to będziesz przyspieszał. I każda jakaś tam hopka sprawia, że ty możesz użyć podczas tej hopki sobie nitra i normalnie przyspieszysz i wyprzedzisz innych przeciwników, bo te boty w ogóle nie używają nitra podczas lotu. Logiczne, prawda? No ale teraz została zrobiona taka zmiana, ale nie zaktualizowali jakby tego, w jaki sposób boty zachowują się podczas hopek. I boty, jak wyskakują sobie na hopkach, to bardzo, bardzo zwalniają. Na przykład tam jedna motorówka sobie wyskoczyła, a ja w powietrzu cyk. Oczywiście optymalnie jest dalej omijać te hopy, niż na nie specjalnie naskakiwać. Natomiast są na wyścigach takie momenty, gdzie po prostu nie ma jak wyminąć hopy i wtedy gracz zyskuje sporą przewagę nad botami i może je łatwo objechać. No na przykład tutaj, nie? Tylko że tutaj nie ma sensu nitro używać, bo trzeba zaraz skręcić. Tak, ja te traski też tutaj już ogarniałem. Nie wiem, czy uda mi się wygrać, bo to już chyba koniec wyścigu jest. Ale tutaj obydwie wyskoczyły, o! I pyk, udało mi się sporo podgonić. No nie, niestety nie tą motorówką. No i teraz zobaczcie tą motorówkę. 235 punktów na statystyce, nieco więcej niż tamta, ale i tak za mało, żeby teoretycznie równać się z tymi przeciwnikami tutaj. Zaraz zobaczycie, jaki to jest koks. Jest ogromna różnica, nic nie może się równać z tą motorówką obecnie, naprawdę. Patrz, jak wygląda chociażby start, już jestem drugi od razu, nie? Wpakowałem co prawda całe nitro, ale w tamtej motorówce też tak robiłem. Tutaj na wyskoku trochę nitra użyłem i cyk, nie? Już są zgubieni. Tak bardzo mocna jest ta motorówka i super przyspiesza też. Do 300 to chwila, moment. I patrzę raz na skoku, hops. Już są daleko z tyłu, nie? Bo oni tutaj w ogóle nie używają nitra na tych skokach. To jest niesamowite. I zobaczcie, nie są w stanie mnie nawet podgonić. Zostawiłem ich daleko z tyłu, mimo że gram na tym samym poziomie co tą wcześniejszą motorówką. I motorówki mają mniej więcej te same części zainstalowane. Różnica między nimi nie powinna być aż tak duża, prawda? A zobaczcie, co jak ta w ogóle ląduje. Jak ona szybko przyspiesza do tych 300, nie? W porównaniu do tamtej. I wiesz, to jest taki wielki kloc, bo ona jest wysoka, tu się wyżej siedzi. Jeszcze w dodatku cabrio. I zobaczcie, są ci przeciwnicy, nie? A wtedy byłem na trzecim miejscu. Także jak robicie sobie jakieś czasówki, rywalizujecie z kimś, to jest jedynie wyjście, jakie możecie zrobić. I ona nie jest droga, ona tam chyba z 200 tysięcy kosztuje ta motorówka, nie? Naprawdę jest mega zajebista. Nią bardzo łatwo też udało mi się zrobić te wszystkie wyścigi wodne. No i tak jak mówię, wyścigi wodne teraz trochę inaczej wyglądają, bo na przykład jak są jakieś tam wyścigi na morzu, tam gdzie jest taka woda, powiedzmy, wzburzona bardzo, nie? W pewnym momencie trzeba tam popływać. No to wtedy ta motorówka, nie dość, że oczywiście wszystkich rozwala praktycznie na starcie na najtrudniejszym poziomie, to jeszcze dodatków, jak jesteśmy w powietrzu na tych falach, to możemy dodawać nitro i wtedy znacznie bardziej będziemy przyspieszać niż te pozostałe motorówki, co jest... No, wyścigi te wodne zmieniły się strasznie, tak? Jest po prostu dla gracza łatwiej. Nie wiem, czy to będzie to na wybrzeżu Pacyfiku, to wydaje mi się, że będę tutaj płynął przez te takie wzburzone wody. Zaraz zobaczymy. Najtrudniejszy poziom, rekord świata jakieś 1,32. Zapewne tą motorówką, bo to jest najszybsze, co może być tutaj, naprawdę. Jeszcze muszę sobie tego Vectora kupić, ta co stoi tam przede mną, o, to jest Vector, też taka zabudowana od góry, fajnie wygląda. I ona jest chyba drugą najszybszą motorówką w grze. Ale zobaczcie, co ta moja robi na starcie, to jest niesamowite. I ona nawet nie jest do końca ulepszona, bo ona ma 235 punktów na statystyce, to jest mało, no. Patrz na to. W ogóle też nią się bardzo fajnie spycha inne ciężarówki. Motorówki. Możesz po prostu wpłynąć w nie i one się odwrócą, albo wylądować na nich. Uwaga! Nie udało się wylądować na niej, ale udało się ją zdecydowanie wyprzedzić. W powietrzu. Patrzcie w ogóle, jakie prędkości. Praktycznie 300 km na godzinę nie schodzi z budzika podczas całego tego wyścigu, gdzie inne motorówki jak... Ja nie wiem, mam wrażenie, że ta motorówka jest jakoś nawet źle zaprojektowana, czy zbugowana, czy coś, bo różnica między tą motorówką a pozostałymi jest po prostu... przepaść, no. Przepaść. A nie powinna taka być, bo... No mówię, to jest wielki kloc, to jest taki jachcik, mini jachcik, no. Pyk. I kolejna meta, bardzo szybko się te wyścigi pływa, wygrywa, naprawdę, kupcie sobie ją, jak jeszcze jej nie macie i wyścigi wodne sprawiają dla was problemy. Lekko, człowieku. Tutaj jakieś części, może uda się trochę ją ulepszyć. Zobaczymy. Dużo pomagają też afiksy, które wzmacniają nam nitro w tej motorówce, no bo szybciej się rozpędza, więcej tego nitra jest, nie? Tutaj mam niektóre części te złote wymaksowane i chyba nawet, nie wiem czemu, ale teraz nie odsuję mi lepszych tych części. Jeszcze mi trochę tutaj brakuje do wymaksowania i jakoś nie chce mi tych lepszych dać, nie wiem czemu, co robię źle. Dlatego jak dostaję takie części jakieś, powiedzmy, gorsze, to ładuję je do tej motorówki, bo po prostu podoba mi się ona z wyglądu bardziej niż tamta. O, tu mogę jakieś złote części dać. Pyk. Tu jeszcze. Najbardziej to mi się podoba ta. Ta jest świetna ze względu na to, jak brzmi. Ta jest po prostu kozacka, jak ona ma fajny dźwięk. Jak to się tłucze. I też taki ala jachcik, ale już taki muscle boat bardziej, nie? Wyobraźcie sobie czymś takim w prawdziwym życiu pływać. Podejrzewam, że radocha jest nieprawdopodobna, człowieku. Zobacz na to. Tu jakieś głośniki chyba są, nie wiem. Się nie znam totalnie na motorówkach. To wygląda kozacko. No i ona też nie jest najszybsza w porównaniu, znaczy nie jest szybsza od tamtej, co mieliśmy ją przed chwilą, nie? Ta jest taka ciężka w prowadzeniu i wolno się rozpędza. No i tak wiecie, ulepszam sobie te wszystkie pojazdy, biorę udział w submicie i się kurde wciągnąłem na maksa, mimo że tutaj jakiś multiplayer nie jest niesamowity. Jest bo jest i można go sobie grać, rywalizować z innymi. No ciekawe, czy dalej jestem w platynie. O kuźwa, już porobili. Dobrze, że wbiłem do gry. Będę musiał to porobić. Jak ja pokonam te wyniki? Przecież to już były takie wymaksowane przeze mnie wyniki. A dzisiaj do północy trzeba to zrobić. Kurde, do platyny mam 25 tysięcy punktów, a ostatnio tyle maksowałem. I właściwie nagrody teraz są takie lipne. Za platynę dostajesz jakieś imprezowe światła z rury wydechowej. Potem będzie można TVR Griffin Peppermint Edition wygrać. Potem jakieś zabarwienie, jakieś dziadostwo i tutaj będzie można Volkswagena Race to Rank 3 dostać. Rekordzista legendarna, nie wiem o co chodzi, chyba że coś przetłumaczone jest, jak to bywa czasami w The Crew. I American Slice, ok. To bym chciał zrobić, zależy mi na tej dopałce nitro, fajnie by było można platynę sobie wbić. No ale tak, motorówki wyglądają tak jak wyglądają, moim zdaniem niesamowita sprawa, przetestujcie sobie to. W następnym odcinku sobie spróbuję wbić platynę znowu i zobaczymy jak mi to pójdzie. Przy okazji tak ubrałem moją masukę ostatnio, też można sobie teraz postaci przebierać. A jeszcze może ją przebierzemy na odcineczku, nie? Trzymajcie się, na razie, hejka!